Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie 9 dnia listopada. Zaraz się zacznie, chciałoby się powiedzieć takim cytatem. Rafał Mościcki z nami. Dzień dobry Rafale, witam Cię serdecznie. Zacznie się dlatego, że zacznie się maratonem, a później wejdzie na ekran tydzień później kolejna część. Trylogii już mamy dawno za sobą, tego cyklu. Natomiast mija ponad 10 lat i wraca kolejny, chyba dla kolejnego nawet pokolenia już w tej chwili, film, który no jest swoistym fenomenem kulturowym, tak możemy powiedzieć o Igrzyskach Śmierci? Myślę, że tak. Myślę, że na takie filmy czekamy. Na te filmy, które są wyczekiwane, kultowe. Myślę, że Jennifer Lawrence jako Katniss Everdeen skradła nasze serce i pokazała nam świat no poniekąd też rywalizacji, napięcia, gdzie mamy dystrykty, gdzie mamy to poczucie wspólnotowości, poczucie rywalizacji i poczucie takiego dobrego kina fantasy, dobrego kina, które porusza się w tych postapokaliptycznych, że tak powiem, schematach. No ale też przede wszystkim kina takiego mocno psychologicznego, które odkrywa zakamarki. Tutaj co prawda nie spotkamy Katniss Everdeen, spotkamy młodego Snowa, który zaczyna się wprawiać dopiero, bo to będą chyba 10. Igrzyska śmierci tak naprawdę. I Snowa, który będzie musiał stanąć za dystryktem 12, najbiedniejszym z najbiedniejszych. Także zupełnie inna historia. Ale zachęcam do obejrzenia tego maratonu, bo myślę, że każdy tęskni za takim kinem. To nie jest kino nie mainstreamowe. Trzeba od razu powiedzieć, to jest absolutny mainstream i warto o tym pamiętać. I warto pamiętać, że on wciąga każdego, kto od kina wymaga tego, żeby go zaskakiwało. I myślę, że dystrybutor nie pozwoliłby sobie na takie napięcie, bo ja pamiętam, że rok temu widziałem zapowiedź tego filmu i co? No i tak naprawdę pojawiła się jakaś taka przestrzeń złota, trochę zmrożona. Dowiedziałem się, że to będą Igrzyska Śmierci, balada ptaków i węży i nic więcej. I ani grama fabuły, nie? Więc myślę, że samo to, że można sobie pozwolić na takie napięcie animacyjne, żeby połechtać trochę widza, że czekamy na coś ważnego i w końcu to dostajemy, jest bardzo ważne. Powiem tak, że początkowo byłem zaskoczony, ale później tak z opowieści, zwłaszcza młodego pokolenia widzów, no dowiedziałem się, oni sami mówili, że ten film niesie, mimo że tak jak powiedziałeś, jest filmem mainstreamowym, niesie coś dla nich takiego pokoleniowego. Może starsi my widzowie tego nie do końca rozumiemy, niemniej jednak to, co mówiłem na początku, stało się to jednak jakimś takim dodatkowym kolorytem, zwłaszcza w tej popkulturze, tak. Nazwalibyśmy się, prawda? Jest i Lenny Kravitz i wspaniały dla mojego pokolenia aktor Woody Harrelson, który przechodzi z różnych, że tak powiem, kreacji do tego właśnie świata Igrzysk Śmierci. Teraz przejdźmy już może do tego, co chcą nam przekazać twórcy tego najnowszego filmu, bo już sam, tak jak powiedziałeś, tytuł jest co najmniej intrygujący. Nie, no wiem, tak. Co się będzie kryło, bo no, zwiastuny nie do końca mogą nam, że tak powiem, powiedzieć, co się może dziać w fabule tego obrazu. No, może tutaj możemy zahaczać o makiawelizm, nie? Może trzeba być lisem i lwem, a tutaj ptak i wąż, nie? Tak naprawdę, kto jest wężem, kto jest ptakiem. Z dalszych części wiemy, że kosogłos, no, że tutaj ta dobra strona walcząca z tą taką podstępną, wężową stroną. Myślę, że to jest ciekawe. To jest ciekawe, że gdzieś tam poznamy ambicje tych bohaterów, poznamy genezę może tego, co potem dostajemy w tych filmach, których jak ktoś nie zobaczy na maratonie, to warto do nich sięgnąć potem, po obejrzeniu koniecznie Igrzysk Śmierci, balady ptaków i węży. No i jeszcze warto powiedzieć o tym, że no mamy pierwowzór literacki, jeśli chodzi o Igrzyska Śmierci, także o ten film. To też jest takie, no może nieważne, ale ciekawe, że jednak też mamy odniesienie książkowe. Bardzo często ostatnio to w kinie właśnie fantasy czy kinie akcji się dzieje, prawda? Że gdzieś książka daje inspirację też scenariuszowi, tak, filmowemu. Albo odwrotnie, albo film potem powoduje, że dostrzegamy książkę, której nikt tak naprawdę, na którą nikt nie zwrócił uwagi. Tak na przykład była z Ziemią obiecaną Andrzeja Wajdy, nie? Gdzie mamy genialną adaptację. O książce tak naprawdę nie za wiele wiedziano wcześniej. I tutaj mamy też taki fenomen, że to jest zjawisko popkulturowe, bo doczekało się wszystkiego tak naprawdę. Doczekało się swoich fanów, doczekało się
parodii, bo mieliśmy tak, też bo to w 2014 te parodie, tak, parodie tak. Igrzy śmierci, to oznacza, że to na dobre weszło w kanon i na dobre, podobnie jak Harry Potter, podobnie jak Mission Impossible czy Bondy, będzie czymś bardzo ważnym dla widzów. To były igrzyska na kacu. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, o której chyba warto też powiedzieć, bo mamy tutaj polski element w tym filmie. Tym polskim elementem jest oczywiście miejsce kręcenia części zdjęć do filmu. Pewnie każdy z nas chciałby się załapać na taki fragment filmowego planu. No tak, myślę, że w ogóle Polska stała się bardzo atrakcyjnym miejscem i warto o tym wspominać, bo my kochamy kino, lubimy to kino i mamy dobre tradycje, jeżeli chodzi o nawet hollywoodzkie, że tak powiem, szlaki, bo myślę, że każdy chciałby wrócić do miejsca, gdzie są najlepsi operatorzy filmowi kształceni, skorzystać z tej infrastruktury. Samo w Opole przecież to MovieBird, firma, która jak gdyby sprawia, że to wszystko żyje w ten sposób właśnie na ekranie. I obawiam się, że jakbyśmy sobie, że tak powiem, zapomnieli o tym, to byśmy nawet nie wiedzieli, ile tych naszych cudownych polskich akcentów śmiga w wielu hollywoodzkich. No tak, zwłaszcza, że to zdjęcia kręcone były we Wrocławiu, więc całkiem niedaleczko. No i teraz warto będzie pewnie szukać tych smaczków, czy uda nam się w kadrze wyłapać jakiś tam fragment, prawda? Więc to jest na pewno ten smaczek, a my jak zwykle na koniec też mamy dla Państwa smaczek, czyli pytanie konkursowe. Jakie ona będzie? No to już zależy będzie od naszego gościa, panie Rafale, proszę bardzo. No tak, wspomnieliśmy o tym, że pierwsze cztery części filmowe, a cała trylogia to była niesamowita plejada aktorów. No i pytanie, główna bohaterka, która jest, no, że tak powiem, leitmotivem całej tej trylogii, no, była grana przez wyśmienitą aktorkę, której można powiedzieć, zaryzykować, że kariera się rozpoczęła od tego filmu. Ona nie wraca bezpośrednio do tego pliku, do tego, co zobaczymy na ekranie. No i wystarczy podać imię, nazwisko głównej bohaterki, legendy Igrzysk Śmierci, wcierającej się w postać Katniss Everdeen. No to pytanie z całą pewnością nie jest trudne, zwłaszcza dla fanów. Piszą Państwo pod adresem czasnaseans@czasnaopole.pl. No i oczywiście poprawne dwie pierwsze odpowiedzi honorujemy nagrodami ufundowanymi przez sieć kin Helios. A my na koniec chyba możemy powiedzieć, że spotykamy się na maratonie, bo myślę, że warto będzie sobie jednak przypomnieć, prawda? Bo ten maraton już, jak to mówią, tuż. Tuż i tutaj trzeba się szybko spieszyć, żeby się załapać i myślę, że to jest fajna przygoda w kinie. Można się nieźle, że tak powiem, zrelaksować, a jednocześnie zobaczyć. To jest zupełnie coś innego niż na przykład Królestwo Larsa von Trier'a, które powoduje ból głowy. Tutaj będziemy przeżywać i będziemy mieli fajną taką historię, którą się ładnie ogląda. A lada moment po maratonie, o którym mówił pan Rafał Mościcki, czeka nas właśnie kinowa premiera następnej części Igrzysk Śmierci. Rafał Mościcki, dziękuję bardzo serdecznie za wizytę, a my zapraszamy Państwa oczywiście na kolejne nasze filmowe spotkanie za tydzień.